Dzień dobry Państwu, naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego, Stanko Mirnicieja, witam serdecznie. Dzień dobry. I bardzo ciekawy od wieków temat Chin, ale w naszym opolskim wydaniu, czyli Instytut Konfucjusza, studenci, to jest teraz już od paru lat całkiem modny kierunek. Ilu studentów polskich i chińskich studiuje u nas właśnie na tym wydziale? Obecnie na Wydziale Filologicznym mamy kierunek Lingwistyka Stosowana, gdzie jednym z ważnych elementów jest nauka języka chińskiego. I tam w tej chwili mam około 60 studentów, którzy regularnie uczą się języka chińskiego i poznają różne tajniki kultury chińskiej. Pan, panie profesorze, również uczy się tego chińskiego. Co jest trudniejsze, sama mowa czy ta kaligrafia, jak to się u nich nazywa? To Język to skomplikowana sprawa i to też bardzo indywidualna. Dla niektórych uczących się najtrudniejszą barierą jest właśnie nauczenie się chińskich znaków, poznawania zupełnie nowego systemu zapisu języka. Akurat ten aspekt jest dla mnie najbardziej fascynujący. To, co mnie przyciągnęło do języka chińskiego, to jest chęć. Umiejętności czytania, rozpoznawania znaków, czytania w języku chińskim. Ja już nie mam takiej ambicji, żeby mówić płynnie, bo to jednak wymaga e, pobytu dłuższego w Chinach, żeby jednak zdobyć taką biegłość w mowie. Natomiast ja bardziej interesuję się tym, żeby, e, żeby umieć czytać. Żeby też rozumieć e, Chińczyków. E, I akurat dla mnie ten aspekt jest e, najłatwiejszy, bo sprawia mi najwięcej przyjemności. Jak brzmi e, Pana imię i nazwisko w języku chińskim? E, więc e, w Chinach obowiązuje taka, ta, 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 taka konwencja, że mamy jednosylabowe nazwisko, które zawsze stawiamy na początku. I, e, i takie jednosylabowe nazwisko, które ja sobie przybrałem, to jest NI, prawda? I potem z reguły, nie zawsze, czasami to jest jedno slabowe imię, ale najczęściej dwusyllabowe imię. Więc po chińsku nauczycielka chińskiego, która, na którym uczęszczałem wtedy na, na, na kurs, wybrała mi im nazwisko Ni i imię Dan, które odpowiada e, mniej więcej fonetycznie. Więc, y, y, to ja bym była pewnie ja, <noise> Ankan. <noise> Fascynacja kulturą chińską trwa od wieków. Teraz ta kultura chińska chyba dość mocno straciła na jakości, bo stała się bardzo komercyjna. I tak naprawdę bardzo mocno przerażający jest ten wpływ chińskiej kultury, no trudno powiedzieć, ale chińskiego bytu na cały świat, bo jakbyśmy tak posprawdzali, to wszystko jest made in China i czy to ma wpływ te, też na większe zainteresowanie studiami i zgłębianiem języka chińskiego i całej tej kultury? No na pewno, bo Chiny to już nie jest jakiś taki odległy, egzotyczny, zamknięty kraj, który nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Dzisiaj tak jak pani słusznie zauważyła, nie, nie jesteśmy w stanie uciec od Chin, bo jeżeli korzystamy z telefonu komórkowego, to on był prawdopodobnie wyprodukowany w Chinach. Jeżeli mamy za nami ekran, czy nagrywa nas w tej chwili kamera, to jestem pewny w 100%, procentach, że wszystkie te urządzenia były produkowane w Chinach nasze ubrania, inne, inne rzeczy więc z, już przez samą materialną obecność z Chinami. Produktami chińskimi, te Chiny są bliższe, ale też są biznesy, ludzie podróżują. Chiny już nie są krajem zamkniętym. Oczywiście, teraz był koronawirus, więc yy, yy, przez dwa lata nie można, byłoby, nie można w ogóle było yy, yy, podróżować w tamtym kierunku, no ale wydaje mi się, że, że jak sytuacja wraca do normy, będziemy mogli podróżować, to znaczy też. Yy, Y, y, ludzie biznesu, y, ludzie nauki będą mogli podróżować, i też chińscy turyści, którzy znowu przyjadą tłumnie do największych miast Europy, także do, do polskich miast. Więc ta Fanny, obecność nie jest abstrakcyjna. My, Chińczykami, prze, przebywamy na co dzień. Mamy też w na Uniwersytecie Opolskim przed pandemią, mieliśmy ponad 60 chińskich studentów. Znowu pandemia to ten proces y, rekrutacji bardzo mocno zaburzyła ale mam nadzieję, że już w najbliższym roku akademickim nadchodzącym. Tych chińskich twarzy będzie trochę więcej na naszym kampusie. Są różne teorie spiskowe na temat tych chińskich studentów i w ogóle e, Chińczyków, którzy przyjeżdżają do Europy, ale może tym nie będziemy się zajmować, bo to jest temat rzeka. Natomiast sam kraj i sama kultura jest z jednej strony fascynująca, ale z drugiej strony nie jest dla Pana trochę przerażająca, bo kto by chciał mieszkać w kraju, w który w którym jest państwem policyjnym, jest totalna inwigilacja, system punktowy. Jak Pan rozmawia z wykładowcami, Chińskimi. To jest de facto też bardzo zamknięty ymm, naród. Czy oni w jakiś sposób odnoszą się do tego, jak wygląda to życie w Chinach i czemu jest to wszystko aż tak kontrolowane przez Państwo? To nie jest łatwa sprawa, bo oczywiście wszystkie te rzeczy, które, o których tutaj mówimy, są w Chinach, są tą rzeczywistością chińską, ale też nie jest to łatwe, żeby upilnować prawie półtora miliarda populacji, więc w pewnych aspektach rzeczywiście życie w Chińskiej Republice Ludowej podlega bardzo ścisłej kontroli, ale z drugiej strony są całe obszary działalności, które tej kontroli nie podlegają i Chińczycy mogą cieszyć się wolnością. Poza tym, jeżeli przyjeżdżają tutaj na, 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 przykład na uniwersytet, czy jako turyści, to cieszą się wszystkimi tymi wolnościami, które cieszymy się my. Bardzo często postrzegamy Chiny głównie poprzez System totalitarny poprzez kontrolę, ona jest częścią tego, tego państwa, ale to nie, 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 jest, nie jest całościowy obraz Chin, więc ci ludzie to są też normalni ludzie, mają swoje fascynacje, mają hobby, mają, mają swój świat. Poza tym nie ma jednej kultury chińskiej, to jest cała cywilizacja, która rozpościera się na terytorium znacznie wykraczającym poza granice też obszerne Chińskiej Republiki Ludowej. Ale to jest zupełnie inna obyczajowość. Natomiast też jakby chińczycy bardzo są zafascynowani naszą europejską kulturą. Choćby sama wizerunkowość. Oni próbują na siłę, co widać też i po kreskówkach i po tych wszystkich manekinach w sklepach chińskich. One są podobnione do i oni sami próbują się upodabniać do europejczyków, czyli farbować, rozjaśniać włosy, robić sobie większe oczy na wszystkie możliwe sposoby. Skąd tak? Jaka akurat y, chęć y, zmiany na modłę europejską? No, to jest też w pewnym sensie wypadkowa gigantycznego wpływu kultury popularnej Stanów Zjednoczonych. My też jesteśmy pod gigantycznym wpływem mód y, i różnego rodzaju trendów, które gdzieś są tworzone w Los Angeles czy w Paryżu. Więc my podlegamy podobnym procesom, ale także proszę zwrócić uwagę, że coraz częściej to nie jest tylko tak, że jak pojedziemy do Chin, to tam będą europejskie modelki. My coraz częściej, jak pójdziemy do naszego centrum handlowego, to na reklamach zobaczymy azjatyckie modelki, które reklamują. Więc to jest ten przepływ kulturowy nigdy, nigdy nie jest tak że y, jakaś kultura oddziałuje tylko w jedną stronę. Może niekoniecznie trzeba studiować język chiński, ale do Chin chyba warto się wybrać, tak, pani profesorze? Oczywiście, do Chin, tylko pamiętajmy też, że, bo tu mówimy o Chinach, ale to nie jest... Chiny to nie tylko Chińska Republika Ludowa, to jest cały ten świat chiński, który wykracza poza granice e, e, Chińskiej Republiki Ludowej i też ta kultura, e, e, cała cywilizacja chińska, czy cała ta sinosfera, która na przykład ma ogromny wpływ na, na, na przykład kulturę Japonii, kulturę Korei, obydwu, północnej i południowej, e, także Wietnamu. Więc e, to, to jest taka e, ta klasyczna kultura chińska ona jest u podstaw całej kultury Azji Wschodniej. Więc e, studiując język chiński, studiując e, Literaturę chińską, mamy wgląd w pewien cały nowy świat, całe nowe przestrzenie, całe nowe uniwersum kulturowe i ona otwiera nam zupełnie nowe horyzonty myślowe. Myślę, że to jest to, co studentów może pociągnąć. Czyli warto przyjąć wyzwanie albo przynajmniej spróbować. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę no i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do studiowania języka chińskiego na Uniwersytecie Opolskim. Dziękuję bardzo.